A kolejnym gościem Polskiego Radia 24 jest pan doktor Jerzy Targalski, politolog, ekspert do spraw służb specjalnych. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panie. Panie doktorze, co oznacza wstępne porozumienie sojusz ugrupowań konserwatywnych w Unii Europejskiej? Czy to będzie miało decydujący skutek nawet w dalszej perspektywie, jeżeli chodzi o przetasowanie sił w Unii Europejskiej, czy też nie? Myślę, że nie, że jest to tylko kwestia wizerunkowa, podpisano wspólną deklarację, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby za tym szło jakieś wspólne działanie. Tym bardziej, że od takiej deklaracji nie zmieni się liczby posłów w Europarlamencie. A z drugiej strony mamy powrót Donalda Tuska, ponieważ według części politologów to, co się dzieje z Platformą Obywatelską i erozja, może być zagrożeniem dla Europejskiej Partii Ludowej. Donald Tusk przerywa swoją kadencję i wraca do Polski. Czy tak nie jest, panie doktorze, czy też powrót był zupełnie czym innym podyktowany? Oczywiście, że czym innym. To z Europejską Partią Ludową nie ma nic wspólnego. Ja już uważałem, że jeżeli Tusk wróci, to tylko dlatego, że dostanie taki rozkaz z Berlina. I dalej uważam, analizując sytuację, że powrót Tuska jest jednym z elementów szerokiej operacji niemieckich służb specjalnych, które mają na celu obalenie rządu i tak naprawdę doprowadzenie do tego, że Polska będzie tylko nazwą geograficzną i przestanie Niemcom przeszkadzać. Niemcy nie mają dużo czasu. No, muszą wykorzystać ten okres, kiedy jeszcze Biden oddał im władzę, że tak powiem, w Europie, czy też powierzył Europę Niemcom i zgodził się przez to na tandem niemiecko-rosyjski. Mam nadzieję, że w ten sposób skusi Niemcy i Niemcy przystąpią do koalicji antychińskiej. Ale Niemcy tego nie zrobią. Natomiast ten okres muszą wykorzystać na umocnienie własnej pozycji i tak naprawdę zwasalizowanie wszystkich krajów w Europie. Panie doktorze, powiedział pan, Niemcy nie mają zbyt dużo czasu. Co pan przez to rozumie? No to, że jak zmieni się sytuacja w Ameryce, a będą wybory za półtora roku, wtedy prawdopodobnie republikanie wygrają te wybory i opanują kongres. I będą mogli sparaliżować politykę Bidena, to raz, a dwa, no to musi pewien czas upłynąć, żeby się okazało, że stawka na to, że Niemców się uda przekabacić do tego frontu antychińskiego, że ten cel jest nierealny. Panie doktorze, jest cisza wokół Białorusi. Nie mówi się już głośno w Europie na temat reżimu Łukaszenki. Czy to jest zwycięstwo Putina, pana zdaniem? Nie, to nie jest zwycięstwo Putina. No, to jest pewien proces, który musi trwać. Nie mówi się, ale wprowadzone są sankcje, które rzeczywiście teraz potężnie uderzą w reżim Łukaszenki. A problem polega na tym, że im większe i skuteczniejsze sankcje wobec Łukaszenki, no tym gorzej dla Rosji, bo Rosja musi płacić koszty utrzymania Białorusi, prawda? Jest to zwiększanie kosztów utrzymania reżimu Łukaszenki dla Rosji i to musi przynieść swoje efekty. Czy pana zdaniem Baltic Pipe zostanie dokończony? Bo Baltic Pipe jest zagrożeniem przecież dla Rosji, dla Putina i dla Nord Stream 2, dla tej grupy interesów skupionej wokół Nord Stream 2. No ale Baltic Pipe jest przede wszystkim zagrożeniem dla planów niemieckich. No właśnie, tak. Mówię, grupy interesów skupionej wokół Nord Stream 2, czyli dla zagrożeniem dla Rosji i dla Niemiec. Dla Niemiec, tak. I dlatego w sytuacji, w której Duńczycy zrozumieli, że w Europie rządzą Niemcy, Baltic Pipe nie będzie dokończony. W tej chwili są ja przerwę, panie doktorze, ale w tej chwili są budowane kolejne odcinki Baltic Pipe. No i co z tego? No właśnie to z tego, że miał być wstrzymany, a w dalszym ciągu jest budowany. Tylko ale pytanie... Ale to jest nieprawda. Jest wstrzymany na dwóch odcinkach. Rurociąg, który nie jest zbudowany w 100%,
nie może działać. Oczywiście, tylko pytanie, czy ta sytuacja prawdopodobna oczywiście, o której pan mówi, że za półtora roku mogą, a może się zmienić w Stanach Zjednoczonych, może przyczynić się do dokończenia tego gazociągu, pana zdaniem? No, jeżeli zmieni się władza w Stanach Zjednoczonych, ale władze się dopiero zmienią za 4 lata, więc wie pani, to nie jest... Ale mówił pan o kongresie. Wcześniej pan mówił, że za półtora roku może... Tak, ale to nie wystarczy, żeby Duńczycy zmienili swoją politykę. Dopiero to osłabi oczywiście władzę, znaczy to osłabi to porozumienie amerykańsko-niemieckie, czy raczej porozumienie z Partią Demokratyczną, a Niemcami. Natomiast żeby radykalnie zmienić sytuację, no to wybory prezydenckie musieliby Republikanie wygrać, a do tego jeszcze daleka droga, więc z całą pewnością Baltic Pipe na czas nie zostaje zbudowany. Panie doktorze, co z pomocą Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy była deklarowana? Czy ta pomoc w takim wymiarze, o jakim była mówiona, przyjdzie, czy też nie? To znaczy ta pomoc, która była przez Kongres uchwalona, została udzielona. Amerykanie zawiesili pomoc w postaci dodatkowych 100 milionów dolarów, ale to miała być pomoc dodatkowa do tej, która została obiecana i została udzielona w wysokości 275 milionów dolarów, chodzi o uzbrojenie. Więc ja myślę, że Amerykanie będą dostarczali dalej w broni Ukrainy. No właśnie, o tej dodatkowej, pytałem o tą dodatkową pomoc. Wrócę jeszcze do wątku, o którym pan już mówił. Mianowicie nadzieje, czy też plany obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, że Niemcy wystąpią przeciwko Chinom. Dlaczego Niemcy tego nie zrobią? Dlatego, że Niemcy muszą sprzedawać swoje wyroby przemysłowe, a Niemcy są jedynym państwem Unii Europejskiej, które zarabia na handlu z Chinami. To jedynie Niemcy mają dodatkowy obrót, znaczy w obrotach handlowych z Chinami mają 20 miliardów dochodu więcej, więc wszystkie państwa mają deficyt, a Niemcy na tym zarabiają 20 miliardów rocznie i po prostu konflikt z Chinami oznaczałby, że Niemcy tracą rynek zbytu, tym bardziej, że Chińczycy poszli na znaczne ustępstwa. Tę umowę, którą podpisali przed odejściem Niemiec z kierowania Unią, ta umowa przewiduje właśnie wpuszczenie Niemców na rynek chiński, więc Niemcy są bardzo zainteresowani w tym, żeby wymianę handlową z Chinami rozszerzać, a nie będą mogły rozszerzać wymiany handlowej z Chinami, jeżeli przystąpią do frontu chińskiego. To jest proste. Pandemia nie załamała gospodarki chińskiej. Okazuje się, że to, co mówiono, że pandemia doprowadzi do zapaści chińskiej gospodarki, jest nieprawdą. Tak się nie stało. Bardzo szybko Chińczycy się podnieśli. Czy w dalszym ciągu prognozuje pan, jak już pan wielokrotnie mówił na antenie Polskiego Radia 24, że Chiny opanują całą gospodarkę? Proszę o krótką odpowiedź, bo zostało nam pół minuty do końca rozmowy. To znaczy, wie pani, jeżeli chodzi o PKB, to było planowane 6% wzrostu, a wzrośnie 2%. Także to nie jest tak, że pandemia spowodowała rozkwit gospodarki. Natomiast Chiny niewątpliwie wyszły z tej operacji, przynajmniej na razie. Zwycięsko. I musimy na tym kończyć. Państwa moim gościem był pan dr Jerzy Targalski, politolog. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu.